Wojtek Brezel, część 15. Przez cały pierwszy dzień warsztatu wchodziłem cały czas z Olą. Rozpakowałem się i w pokoju trochę się z nią pobawiłem. Nasze małe igraszki przerwało pukanie. Przybył mój współlokator. Miał na imię Robert. Był gruby, wysoki i miał pucowatą twarz. Głos jak dziecko. Od razu stwierdziłem, że mój nowy kolega jest zwykłą pizdą i jest nieszkodliwy. Grzecznie się przywitałem, zbiliśmy grabę i wraz z Olą wyszliśmy z pokoju. Na obiedzie raz czy dwa widziałem, jak Marysia patrzy na mnie. Kiedy tylko ją na tym przyłapałem, lekko rumieniła się i spuszczała z, uśmiech... z uśmieszkiem głowę. Byłem ciągle maltretowany przez Olę. W sumie podobała mi się i trochę mnie do niej ciągnęło, ale jednak nie wyobrażałem sobie, żeby coś głębszego pomiędzy nami było. Po obiedzie zebraliśmy się w głównej sali. Mieliśmy wybrać, na jakie zajęcia chcemy chodzić. Wybrałem perkusyjne, techniki studyjne oraz taniec. Po prostu chciałem się trochę poruszać. Robert wybrał wszystko to, co ja. Skończyły się zapisy i od razu zebraliśmy się do jednego pokoju. Byli wszyscy ci, których tak bardzo rok temu nie lubiłem. Do naszej grupy dołączył jeszcze mój współlokator. Oczywiście wiadomo, spotkanie spotkaniem, ale gdzie alkohol, kurwa? Okazało się, że po 23 zamykają wyjścia i nie można wyjść niezauważonymu z hotelów. Można było tylko przez frontowe drzwi, gdzie siedział ktoś na recepcji. Nikt nie przygotowywał się wcześniej, żeby kupić alko, więc szanse były marne, żeby sobie dzisiaj wypić. Postanowiłem uratować ten piękny wieczór. Zapytałem się tylko, czy ktoś idzie za mną. Najbliższy alkoholowy był 15 minut z buta, więc nie chciało mi się iść samemu. Nikt nie był chętny. Lecz chciało już nawet propozycja, aby dzisiaj nie pić. Pomyślałem, że o nie, nie, tak nie będzie. Miałem misję. Zacząłem się ubierać. Powiedziałem wkurwiony, że jeśli nikt nie idzie, to pójdę sam. Gdy już zamykałem za sobą drzwi, zatrzymał mnie Robert. Chciał iść razem ze mną. Pomyślałem, że nie ma sensu brać ze sobą je jebanej kuli u nogi. Powiedziałem, że go nie potrzebuję i tyle. Mój pucowate koleżka nie dał za wygraną. Poszedł za mną. Byliśmy już w głównym korytarzu. Tuż przed recepcją, gdy już mieliśmy wychodzić Młoda recepcjonistka zablokowała automatyczne drzwi I zapytała, gdzie idziemy W sumie to nie było co jej kłamać Podszedłem do lady i powiedziałem Wie pani, jak to jest, młodzi jesteśmy Widzimy się tydzień na rok, więc chcemy się pobawić Odpowiedziała z uśmiechem Dobra chłopaki, sprawa jest prosta Ja was wypuszczam, ale butelki w wewnętrzne kieszenie I cicho idziecie Do pokoju Pokiwaliśmy twierdząco głowami I ruszyliśmy w drogę od razu, gdy wyszliśmy poza teren hotelu, odpaliłem szluga, wystawiłem paczkę do Roberta, powiedział, że nie pali. No to chuj, nie to nie. Szliśmy spokojnym krokiem do naszego celu. Robert sam postanowił, że kupi nasz dzisiejszy asortyment. Chłopak był ode mnie rok starszy, w sierpniu miał już 18. Chociaż ja wyglądałem na starszego, powinienem dać mu szansę. Po pięciu minutach wyszedł ze sklepu z dwoma torbami: w jednej 6 litrów zapity, w drugiej 2 litry Finlandii. Nie sądziłem, że mu się uda, no ale chuj. W drodze powrotnej odpaliłem drugą fajkę. Nagle odezwał się Robert. Też chciał zapalić. Popatrzyłem na niego, i powiedziałem: Przecież nie palisz. Robercik uśmiechnął się i odpowiedział z uśmiechem: Są wakacje, więc mogę. I szliśmy tak paląc te szlugi. W sumie powoli zaczęliśmy się dogadywać. Wypytywał mnie o to wszystko, co związane z warsztatami, czy trzeba chodzić na wszystkie zajęcia, co jeszcze można robić w wolnym czasie, który raz tu już jestem i tak dalej. W końcu doszliśmy do hotelu. Schowaliśmy asortyment pod kurtkami i weszliśmy spokojnie do recepcji. Magda, bo tak miała na plakietce, uśmiechnęła się do nas i powiedziała tylko spokojnie tam, żeby nie słyszała żadnych skarg na was. Odwzajemniliśmy uśmiech i ruszyliśmy w stronę pokoju spotkania. Przed tym postanowiłem wykręcić mały dowcip zebranym. Schowałem pod swoją skórę dwie flaszki. Kazałem Robertowi zostawić kole przed pokojem i nic nie mówić. Wszedłem do pokoju. Robert za mną. Udając wkurwionego, zacząłem mówić, że monopol zamknięty i chuja dzisiaj wypijemy. Ludzie serio uwierzyli. Posiedziałem jeszcze z pięć minut ze schowanymi butelkami w kieszeniach, po czym wstałem i na cały pokój krzyczałem: NO CHYBA WAS POJEBAŁO, ŻE NIE BĘDZIEMY pić!" I MYK położyłem dwie Finlandy na stole. Robert poszedł poczekającą przed, drzwi przed drzwiami kole. W rogu pokoju stał stolik z dwoma krzesłami. Oczywiście jedno miejsce było już moje, drugie postanowiłem dać Robertowi. Była nas ósemka. Ja, Robert, Ola, Cep i jeszcze cztery dziewczyny. Od razu zaczęło się chlanie. Po godzinie już poszedł pierwszy litr wódki. Trzy dziewczyny nie piły, więc była nas piątka do flaszki. Zachciało mi się palić. Pokoj czujnik dymu, więc chuj. Nie było jak. Chyba, że przez okno, ale inni się nie zgadzali. Okazało się, że na naszym piętrze jest wyjście na balkon, który był jak na razie dopiero w budowie. Było to szóste piętro. Z balkonu można było wyjść jeszcze wyżej, na ósme, po drabinie przymocowanej do ściany hotelu. Wszyscy poszli ze mną. Paliłem ja, Ola i Robert. Chwilę pobawiliśmy się na balkonie i wróciliśmy do pokoju. Został ostatni litr. Ola i koleżanka Justyna odpuściły. Piłem ja, Cep i Robert. Najmocniejsi zawodnicy. Czekałem, kto odpadnie pierwszy. Po czterech kieliszkach Cep postanowił odpuścić. Nie miał już chęci. Robert chciał pić dalej. Chłopaczyna miał całkiem mocną głowę. Zostało nam 200 ml na głowę. Dwa szoty, szluk. Dwa szoty, szluk. I poszło. Wszyscy w sumie byli całkiem schlani. Ja z Robercikiem najbardziej. Można powiedzieć, że we dwójkę byliśmy ładnie najebań. Była druga w nocy. Dziewczyny i cep już poszli. Został Robert, Ola, Justyna i ja. Magda była też w sumie przy kości. Pasowali do siebie razem z Rudym, ksywka Robercika. Postanowiłem, że zostawię ich samych i wziąłem Olę do swojego pokoju. Gdy tylko zamknęła drzwi, rzuciła się na mnie. Rozebraliśmy się i położyliśmy na łóżku. Byłem przygotowany na taki rozwój wydarzeń. Prezerwatywy w, pro, w portfelu to pode mnie. Sam się zdziwiłem, że mój mały przyjaciel żyje po takiej ilości alkoholu, no ale chuj, seks z nią nie był jakiś przyjemny, darła się jak pojebana, wgryzała się w poduszkę, żeby jakoś wytłum wytłumić jęki przyjemności. Gdy tak czas leciał nam na zabawie, nagle ktoś zaczął pukać do naszej drzwi. Wstałem, założyłem spodnie, kazałem Oli leżeć spokojnie w łóżku, kiedy tylko otworzyłem, zobaczyłem w drzwiach Marysię. Złość biła z jej oczu. Popatrzyła na mnie z nienawiścią i powiedziała, rozumiem, że zajebiście się tutaj bawicie, ale nie zamieszam słuchać waszych jęków przez całą noc nad sobą. Gdy skończyła, zamarła przez chwilę. Zobaczyłem, jak zaczyna powoli spływać jej łza po oczach. Trzasnęła drzwiami i poszła w stronę schodów. Ola zaczęła wypytywać się, kto to był. Odpowiedziałem jej, że nieważne, żeby wracała już do siebie do pokoju. Ubrała się posłusznie i wyszła. Sięgnąłem do portfela, wyciągnąłem ostatniego kondoma i założyłem go na czujnik dymu. Otworzyłem okno i odpaliłem papierosa. Zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak z Maryśką. Co ona do mnie ma? Przecież tylko spotkaliśmy się na przystanku. Spała na moich kolanach przez całą podróż i tyle. Jesus. Pewnie po prostu serio chciała iść spać. W sumie to wyjebane w nią. Po chwili do pokoju wszedł uśmiechnięty od ucha do Rudy. Powiedział: Chłopie, nie mogłeś tej jolki przytrzymać dłużej, już szło mi coraz lepiej z justyną. Uśmiechnąłem się do niego. W sumie zacząłem uważać go po wgoli za spoko chłopa. Odpowiedziałem mu, co się działo u nas w pokoju przed jego przyjściem. O Marysi też. Rudy stanął obok mnie, dałem mu szluga i poszedłem do łazienki się umyć. Gdy wyszedłem z pod prysznica, Rudy już spał. Położyłem się na łóżku i oddałem się snu. Obudziłem się o ósmej, głowa napierdalała mnie jak pojebana. Wstałem z łóżka i poszedłem napić się wody z kranu. Obudziłem rudego, zrobił to samo co ja, umył się i o ósmej pięćdziesiąt po... poszliśmy na śniadanie. Usiedliśmy przy stole, cała nasza ósemka wyglądała po prostu jak cień człowieka. Głównym powiedzeniem rudego było, śniadanie na kacu jest jak przeszczep. Albo się przyjmie, albo nie. Co mi nie było aż tak źle. Zjedliśmy dobre śniadanie. Zebraliśmy po kubku z kawą wraz z rudym do naszego pokoju i delektowaliśmy się smakiem kawusi i papieroska. Nadszedł czas na pierwsze zajęcia perkusyjne. W grupie było nas tylko trzynastka. Marysia też zapisała się na te same zajęcia co ja. Przez cały czas zachowywała się, jakbym nie istniał. Ani razu się na mnie nie spojrzała. Za to ja nie mogłem oderwać wzroku od jej osoby: chude nóżki, pięknie podkreślone piersi, twarz małego anioła i długie, czarne, falujące włosy. Prowadzący zajęcia wypuścił nas na 30-minutową przerwę. Poszedłem na dwór na papierosa. Po chwili przybiegła ola i usiadła mi na kolanach. Zaczęła mnie wypytywać, jak minęły mi zajęcia, ale mnie nie było z nią teraz. W mojej głowie była ciągle maryśka. Nie mogłem przestać o niej myśleć.